16 dni dzieli nas od kolejnych wyborów, tym razem do Parlamentu Europejskiego. Do urn pójdą obywatele całej Wspólnoty Europejskiej. W Polsce akt wyborczy odbywał się będzie 9 czerwca, natomiast w skali europejskiej w różnych krajach będzie realizowany od 6 do 9 czerwca. Kto przeprowadza wybory do Parlamentu Europejskiego? Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej przeprowadzają je obwodowe, rejonowe i okręgowe komisje wyborcze. Zwykle okręg wyborczy obejmuje jedno lub dwa województwa. Wyjątek to województwo mazowieckie, w którym są dwa okręgi. Okręgowe i rejonowe komisje wyborcze powołuje PKW. Składają się z osób mających wyższe wykształcenie prawnicze oraz komisarza wyborczego. Obwodowe komisje wyborcze powołują komisarze wyborczy. Tworzą je wyborcy zgłoszeni przez komitety wyborcze lub wyborcy, którzy sami zgłosili swoją kandydaturę do urzędu gminy lub komisarza wyborczego. Z obwodową komisją wyborczą spotkasz się 9 czerwca w lokalu wyborczym. W całej Polsce w około 32 tysiącach obwodowych komisji wyborczych będzie pracowało kilkaset tysięcy osób. Celem wyborów jest wyłonienie osób, które będą reprezentowały nasz okręg wyborczy w Europejskim Parlamencie. Jeśli nie masz w planach udziału w tym wydarzeniu, przemyśl swoją decyzję. Jeśli masz inne plany, które kolidują z udziałem w wyborach, skorzystaj z przysługujących Ci praw. Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Planujesz wtedy urlop albo musisz wyjechać służbowo i boisz się, że nie będziesz mógł zagłosować? Weź zaświadczenie o prawie do głosowania. Aby je otrzymać, złóż pisemny wniosek w dowolnym urzędzie gminy najpóźniej do czwartku 6 czerwca. Zaświadczenie odbierz w urzędzie. Otrzymasz je od ręki. Zaświadczenie może odebrać również upoważniona przez Ciebie osoba, jeżeli dostarczy Twój wniosek oraz upoważnienie do jego odbioru. Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Pamiętaj, chroń swoje zaświadczenie. Jeśli je zgubisz, zniszczysz lub jeśli zostanie Ci ukradzione, nie otrzymasz kolejnego i nie będziesz mógł zagłosować nawet tam, gdzie mieszkasz. Jeśli stan Twojego zdrowia nie pozwala Ci na wizytę w lokalu wyborczym, prawo wyborcze przewiduje możliwość głosowania korespondencyjnego. Każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym korzystać z pomocy innej osoby, nawet niepełnoletniej. Pomocnik osoby z niepełnosprawnością nie może sugerować sposobu głosowania ani głosować w zastępstwie wyborcy. Jego pomoc może być tylko techniczna. Informacje o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy albo obwieszczeniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jesteś wyborcą z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo najpóźniej w dniu głosowania ukończysz 60 lat? W kraju możesz głosować korespondencyjnie. Co masz zrobić? Zgłoś to komisarzowi wyborczemu, ustnie, pisemnie lub elektronicznie za pomocą usługi na stronie gov.pl. Jeśli w dniu głosowania nie będziesz miał ukończonych 60 lat, do zgłoszenia dołącz kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, możesz zażądać nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a. Masz na to czas do 27 maja. Najpóźniej 6 dni przed wyborami otrzymasz pakiet wyborczy zawierający m.in. kartę do głosowania. Żeby Twój głos został uwzględniony, po oddaniu głosu kartę włóż do koperty na kartę do głosowania i koniecznie ją zaklej. Podpisz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Wszystko włóż do koperty zwrotnej i również ją zaklej. Kopertę zwrotną przekaż listonoszowi, o ile zgłosiłeś mu taki zamiar, odbierając pakiet wyborczy albo osobiście zanieś na pocztę. Możesz również zanieść ją do swojego lokalu wyborczego w dniu głosowania. Pamiętaj, nie wrzucaj koperty do urny, oddaj ją członkowi komisji. Jeżeli złożyłeś wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, to nie możesz głosować korespondencyjnie. Innym rozwiązaniem jest głosowanie przez pełnomocnika. Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Twoim pełnomocnikiem w wyborach może być osoba, która ma prawo do głosowania. Aby zagłosować przez pełnomocnika, złóż wniosek w urzędzie gminy, w którym jesteś ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców lub za pomocą usługi na stronie gov.pl. Masz na to czas
czas do 31 maja. Po złożeniu wniosku gmina sporządzi akt pełnomocnictwa do głosowania. Uprawnia on do głosowania za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo możesz wycofać. Najpóźniej w piątek 7 czerwca składasz oświadczenie w swoim urzędzie gminy albo w dniu głosowania dostarczasz oświadczenie obwodowej komisji wyborczej, zanim twój pełnomocnik odda za ciebie głos. Jeżeli zgłosiłeś zamiar głosowania korespondencyjnego, to nie możesz głosować przez pełnomocnika. Krąg osób uprawnionych do głosowania jest tym razem znacznie szerszy niż ten, jaki znamy z ostatnio przeprowadzonych wyborów parlamentarnych czy samorządowych. Głosować mogą obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej bez polskiego paszportu, którzy są pełnoletni, mają pełnię praw publicznych, mieszkają na stałe w Polsce i znajdują się w spisie wyborców. Prawo do głosowania ma też obywatel polski, który mieszka na stałe za granicą. Nie mogą głosować osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione ani pozbawione praw publicznych lub wyborczych. Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej bez polskiego paszportu i chcesz zagłosować w Polsce, to złóż wniosek o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, o ile nie zrobiłeś tego wcześniej. Możesz tego dokonać, składając wniosek w swoim urzędzie gminy lub za pomocą usługi na stronie gov.pl. Dotyczy to również obywateli Unii Europejskiej bez polskiego paszportu zameldowanych w Polsce na pobyt stały. Na podstawie Centralnego Rejestru Wyborców wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza spis wyborców dla każdego obwodu głosowania. Do czwartku 6 czerwca możesz złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Jeśli chcesz zagłosować za granicą albo na polskim statku morskim, złóż wniosek do wtorku 4 czerwca u konsula lub kapitana statku. Możesz również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania,